Crido jest firmą doradczą, polską firmą doradczą, która świadczy wiele rodzajów usług. Ja osobiście jestem przedstawicielem zespołu podatkowego i zajmuję się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi. No i moim głównym jakby tematem czy tematyką no to są właśnie oddelegowania pracowników. Zarówno tych, których polscy przedsiębiorcy delegują do pracy za granicą, ale również tych, którzy zagraniczni przedsiębiorcy delegują do Polski. No, z racji swojej profesji, no to koncentruję się ja osobiście oczywiście na tej tematyce podatkowej i ubezpieczeniach społecznych i muszę przyznać, że tutaj cały czas jest wiele różnych zapytań od strony klientów. Generalnie jeśli chodzi o kwestie podatkowe, no to podstawowe pytanie jest, czy jak delegujemy pracownika, to powinniśmy od razu zacząć płacić podatki, czy możemy czekać na 183 dni? I to w zależności tutaj od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od przepisów kraju, do którego wysyłamy pracownika, może być bardzo różnie. Pomimo, że jakby no, te tematy, powiedzmy, one nie są nowe, tak? No bo firmy na delegują już od wielu lat. Niestety cały czas spotykamy się z podobnymi pytaniami i cały czas to zmieniają się przepisy wewnętrzne danego kraju, to się zmienia podejście czasami też. Także te tematy cały czas są jakby na bieżąco dopytywane, analizowane, no i też się zajmujemy odpowiedziami na tego typu kwestie. Czy ja myślę, że to co błędy, nie wiem czy to są błędy, natomiast to co jakby ja obserwuję, to jest jakby chciałbym, firmy troszeczkę za mało się przygotowują do pewnych działań, tak? W sensie takim, że wydaje mi się, że najpierw jest decyzja, że delegujemy, a potem się zastanawiamy, jakie mamy konsekwencje, tak? Znaczy, jakby, albo już nawet, co więcej, już oddelegowaliśmy kogoś i dopiero się zaczynamy zastanawiać nad konsekwencjami, albo się zastanawiamy nad konsekwencjami, jak ktoś przyjdzie w tym kraju goszczącym i zapyta, no dobrze, tutaj jest osoba, czy ona płaci podatki, czy nie. Wydaje mi się, że o wiele lepiej jest cały proces po prostu zaplanować wcześniej i się do niego przygotować, rozpoznać lokalny rynek, jakby przygotować się też od strony dokumentacyjnej, od strony formalnej. Każdy kraj, zresztą to słyszeliśmy dzisiaj podczas wielu tutaj dyskusji, każdy kraj, pomimo że niby jest Unia Europejska, mamy wspólny rynek, to jednak każdy kraj ma swoją specyfikę, swoje własne rozwiązania ustawowe, podatkowe, ubezpieczeniowe, ale też podejście do przepisów, które jakby no, są podobne czy jakby takie same, bo wynikają z przepisów europejskich, mimo tego podejście czy rozumienie przepisów jest inne, więc jakby to przygotowanie ułatwiłoby i ułatwia, bo też są pozytywne przykłady, jakby potem no, cały proces oddelegowania, tak? Gdzie właśnie już musimy się zderzyć z tymi przepisami, musimy się zderzyć też czasem z kontrolą. Jak jesteśmy lepiej przygotowani, no to o wiele łatwiej wtedy wychodzi.